Cześć, witajcie, tutaj stary gracz World of Warships, a to jest Kolberg, tier 4 z nadchodzących niemieckich krążowników. Okręt niesamowicie zabawny w grze, dlatego że posiada 12 105, z których strzelamy 15 razy w ciągu minuty. 15 strzałów na minutę, dla porównania St. Louis ma 7,5, także dwa razy szybciej strzelamy niż będąc na St. Louisie. Przy tej ilości dział naprawdę można strzelać jak z karabinu maszynowego. Super, super sprawa. Duży minus, zasięg. 9 km i 100 metrów na kapitanie, który nie posiada perka na zasięg. Można by to z tym kapitanem dobrze przygotowanym wydłużyć jeszcze o kolejne jakieś 1800 metrów. Także jeszcze można troszeczkę zyskać i sobie pomóc. Natomiast w tej formie to jest duży minus, bo musimy jednak podejść do przeciwnika dość blisko. Ale jak już podejdziemy, to proszę bardzo. Kto nam się oprze? Nie dość, że strzelamy szybko, to jeszcze strzelamy w górę. Nic, tylko dobrze wycelować, co mi się nie udało, co prawda, ale wszystko przede mną. Wracamy. Jeszcze naprawiam, że tam wracamy. Do tej trzykumy. Albo nawet popłyniemy tam w górę, to jeszcze będzie zabawniej. Ta mapa jest troszeczkę dziwna. Środek mapy jest mocno przesłonięty wielką wyspą, taką górzystą. W efekcie strzelanie przez środek jest niemożliwe, skracanie mapy przez środek jest prawie niemożliwe, bo trzeba to trochę namanewrować, wytrasić mocno prędkości. Ogólnie gracze często płyną po prostu na północ i chyba tak to powinni się umówić wszyscy, że płyną tej mapie na północ, tam się spotykają niestety, bo rozpływanie się po całej tej mapie powoduje, że trzeba sporo czasu poświęcić na to, żeby się przenieść z jednego miejsca na drugie, szczególnie w powolniejszych okrętach, a który tutaj jest szybki okręt na trójkach. No nic to, Wakatake powoli w zasięgu, szkoda, że tylko 3 trafienia miałem, bo wypuściłem taką szaleńczą salwę. A tylko 3 trafienia. No, lepsze to niż dać się storpedować na samym początku 3 torpedami, bo się stało w miejscu. Chester wychodzi nam tutaj bliziutko. Szkoda, że nie ma torped. Na Karlsruhe, który jest na 4, mam już torpedy i to jest w zasięgu 6 km. Okej, okay, Chester jeszcze nie wie, co go czeka. Ja czekam na niego. Ja tutaj czekam na niego w obstawie South Caroliny. Tylko my tutaj będziemy brali północną część mapy. No nie północną, północno-wschodnią. Ale okej. Okay. Nikogo innego tutaj z nami nie ma. Reszta idzie przez środek. Już prawie, już zaczynamy. Samson. Wypuścił. Mój okręt niestety za bardzo nie reaguje na ster. Okej, Chester. Wracamy do Chestera. Który to chyba stoi. Pewnie nie mógł uwierzyć to, co widzi. Karabin maszynowy. Okej. Na Aurorę to trzeba uważać, bo to jest mocna premka. Ale z Samsonem sobie poradzimy.
może nie? South Carolina, jeszcze za daleko. Jak wam się podoba takie granie? Taki spamik. Tym dużym minusem oczywiście jest totalny zasięg. Ale jak dojdzie perk, przydał się tam walk attack'a niestety, którego pominąłem. Będę musiał się bronić sam. Trudno. Idzie to jakaś zdradziecka żmija wypuszczona z łuk ataka, trzeba uważać. Żmija wodna. Okej, idzie Wikas na pomoc, będzie dobrze. Jak mi wyspotuje łuk ataka, to będzie gitara. Nagi Laszlo. Nagi Laszlo 23. Nadzieja w golasie. Wracamy potem tego Samsona, który się uchował pod mojego spamu. Nagi Laszlo, 69 hitów. Przypadek? Nie sądzę. Nie, zabrali mi Samsona. Dobra. Więc mamy tak. South Carolina i Aurora. Trzeba będzie uważać na Aurora. Muszę nagrać materiał z Aurorą. To jest naprawdę świetna, świetna pręka. Co prawda nie zarabia fortuny, no bo to jest trójka. Ale do takiego grania dla fanu to... tam jest potęga. Oj, uparł się tutaj, widzę na mnie Mr. Han, bo na mnie wykierował działa. Nie, naprawiam się, nie chcę stać w miejscu. Nie znalazł się łak atakę, ale troszeczkę. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilkę. Jeszcze ma sporo. No i znowu mi leży ster. Nie, wracam tutaj do strzelania do Aurory, bo ta wykorzystuje teraz to, że ja strzelam zupełnie gdzie indziej. Może to ją zniechęci? Jak myślicie? Mnie by zniechęciło. Oj, będzie po mnie niestety, chyba że zgasną. Nie zgasną, będzie hit. Żegnam. Było pięknie. Było pięknie. Odchodzę w wielkiej chwale. 106 hitów. Dwa fragi. Było fajnie. Czekamy na koniec meczu. Mam nadzieję, że moi już teraz są na drodze do zwycięstwa. Co prawda tam widzę, że Aurora ma już 3 fragi, no ale nie dziwię się, bo jak już mówiłem, Aurora to jest naprawdę świetnie radzący sobie okręt. St. Louis tutaj się męczy z łak atakiem na 3 kilometrach, widzę. No ale ja też się z nim męczyłem, także wybaczam. No i trudno. Największym zagrożeniem w tej chwili jest Aurora. South Carolina w sumie też potrafi sporo. Czekamy na koniec. To nie chce czekać, jak sobie przerzuci i zobaczy wynik. Ja tymczasem sobie jeszcze pooglądam, bo nic mi nie zostało. Chłopaki tutaj sobie będą męczyli powoli South Carolina. Niestety męczy się taką South Carolina dość długo. No i to jest właśnie to na tej mapie. Wszyscy są w szarym końcu. Zostało im 16 km do przeciwnika, do którego nie mogą strzelać w ogóle. Będą się wlokli dookoła tej mapy. To jest właśnie ta mapa. Jeśli przeciwnik popłynął w tę część mapy, a wszyscy popłynęli w tę część mapy,
No to już jest koniec. To teraz będą się wlokli niesamowicie długo, bo nawet nie ma możliwości po prostu cięcia przez środek, więc nie mogli stąd, gdy już zauważyli, że nie ma nikogo ciąć przez środek, tylko muszą płynąć gdzieś tam dookoła pomiędzy wielkimi wyspami, a i też nie mogliby strzelać, nawet gdyby mieli duży zasięg, bo tutaj wszystko przesłaniają wysokie, górzyste tereny. Także mapa może nie najwygodniejsza. Aurora wciąż jeszcze w dobrym stanie do zatopienia z jednego, dwóch okrętów, spokojnie. Bardzo mocna premka. No średnio tutaj sobie chłopacy zaradzą. Pewnie oni nie mieli nawet za dużo okazji do postrzelania do tej pory w tej części mapy, w której byli. Na szczęście to wszystko już się zbliża do siebie. Nie każdy ogarnął, że się zbliża do siebie. Więc udało im się szczepić. Teraz zobaczmy, jak Marcio mu wypłaci. Nie wypłacił. Wstrzymał się. Myślałem, że mu wypłaci. A, tam wypłacił, ale przeszło. O, może już będziemy mieli jednego mniej? Nie, jeszcze nie. No, sądząc z manewru, który wykonuje Marcio i z tego, gdzie ma wieże nakierowane na rufie, to coś mu się pomyliło. Koniec oczywiście musiał trwać wieki. Aurora już ma czwarty frag i jeszcze się ma prawdopodobnie dobrze. Prawdopodobnie, bo jej nie widzę. Pewnie popłynęła po B. To by dopiero był śmiech. O, i jeden mniej. Czyli mecz wygrany. Dobre i to. Dobre i to, słuchajcie. Dobra. Czekamy na koniec. Zobaczymy, co będzie. Znalazła się Aurora na 12 km od Umikaze. Jeszcze to jest na tyle daleko, że Umikaze nic z tym nie będzie mógł zrobić. South Carolina, jedna z drugą, tutaj sobie pstrykają do przeciwnika, który, jak widzicie, wciąż się ma dość dobrze. Tak to niestety wygląda, że zniszczenie takiego pancernika na trójce to nie jest hop-siup. O, teraz mu wypłacił konkretnie, niestety słabo. Może Marcio jednak? Śmiałem się z niego, a może jest dobry? Zobaczmy. 4 km niestety nie trafił. Oj, już blisko. No, już sobie nie strzelił chłopak. Nie, Marcio nie jest geniusz. Wróćmy do tego, żeby sobie dopierać. No bo to już był koniec, bo troszeczkę długo to się ciągnęło. Dobra, koniec, finaliście. Już zasypiałem. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie moich filmów, dziękuję za komentarze, subskrypcje i udostępnianie. Nie najgorzej, 895, jestem drugi w teamie. Zapraszam również na Twitch, gdzie ostatnio zaczynam powoli streamowanie. Dzisiaj będzie również stream
z World of Warships, właśnie z tych okrętów niemieckich i radzieckich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz.